Czyż nie pięknie? Pewnie, że tak. Tradycja z nowoczesnością, Doroto, to jest to właśnie, co ty też cały czas podkreślałaś, bo to nie jest tak, że to są te tradycyjne suknie, jak sama powiedziałaś, panna młoda jednak gdzieś tam ginęła w tłumie ludzi ubranych właśnie w te stroje tradycyjne podczas swojego wesela, a to przecież panna młoda musi być widoczna i od razu musimy wiedzieć, że to ona jest gwiazdą tego wieczoru i tego dnia. Tak, panna młoda jest najważniejsza na weselu i mówiłaś, że gubi się w tłumie, ale oczywiście chodzi o te wesela góralskie. Na Podhalu, żeby było jasne dla wszystkich. Więc myślę, że dzięki tym sukienkom, które zaprojektowałam, panna młoda będzie się wyróżniała, będzie miała suknię w stylu prawdziwej księżniczki, prawdziwej ślubnej sukienki, będzie się czuła jak panna młoda. A powiedz mi, bo te suknie oczywiście już znalazły swoje panny młode, że tak się wyrażę, jakie wrażenia, jakie opinie ty otrzymujesz? Wiesz, pierwszy raz zaprojektowałam w 2013, zaprojektowałam już te suknie regionalne, no i zaczęły się cieszyć ogromnym powodzeniem, więc kontynuuję te projekty w dalszym ciągu. Nawet mamy Ślązaczki, które wybierają te suknie regionalne, co nawet mnie zaskoczyło. Miałam w ubiegłym roku klientkę, która wymyśliła sobie suknię z dodatkami regionalnymi i wyobraź sobie, że pan młody był w stroju górnika. O proszę, to interesujące bardzo. Mam te zdjęcia na moim Facebooku, można sobie zobaczyć. Aha. Przepięknie to wyglądało, no chustę też miała kwiaty taką regionalną, więc to było wesele w stylu regionalnym, ale takie prawdziwe śląskie wesele. Później panna młoda przebrała się, znaczy pan młody się przebrał w garnitur, no ona występowała w dalszym ciągu w tej sukni. Dorotko, prawda jest taka, że te suknie są bardzo strojne, mimo że czasem jest to tylko i wyłącznie pas albo jakiś tam fragment całego stroju, całej sukni, to jednak one są widoczne, one są strojne, one są bogate. Jak dobrać biżuterię? W ogóle jakie dodatki dobierać do tych sukien, żeby to wszystko grało, tak, żeby to wszystko ładnie wyglądało? Te suknie regionalne są bardzo widowiskowe. Dla oka to jest po prostu jak obraz, coś pięknego. Ta biżuteria do tych sukien nie może być za skromna. Do tych sukien regionalnych, no biżuteria już typowo, korale w ich stylu, korale czerwone, większe, mniejsze, tego typu biżuteria. Natomiast porozmawiamy sobie też może o biżuterii do sukien ślubnych klasycznych. Oczywiście, że tak, bo to nas też interesuje, bo jedna sprawa suknia klasyczna, piękna, ona też jest widoczna i też, nie oszukujmy się, od razu ta kobieta, panna młoda wygląda cudnie i zwraca na siebie uwagę, no ale dodatki, my kochamy kobiety dodatki, a do takiej sukni ślubnej też muszą być, musi coś muszą się pojawić. Muszą być koniecznie i pamiętajcie dziewczyny, że to jest jedyny dzień w życiu, gdzie możecie się błyszczeć troszkę więcej niż na co dzień. Dowoli. Tak. To w takim razie co powinniśmy wybierać? Bardzo dobrze wygląda do sukien ślubnych biżuteria z kryształów Swarowskiego. Ona się pięknie błyszczy, może być połączona z perełkami. Troszkę tam przesądów na temat perełek. Właśnie chciałam się zapytać o to, ale nie martwcie się dziewczyny, ponieważ to są perły sztuczne, są tylko gdzieniegdzie dodane, natomiast ten przesąd wiąże się z tym, że jeżeli masz prawdziwe perły, jeżeli one się rozsypią, to wtedy dopiero coś tam możesz sobie płakać czy kombinować. Może natomiast być źle. Perły wyglądają też do sukien przepięknie, więc nie należy rezygnować. One są mocno przypięte do tego naszyjnika, więc się nie musimy obawiać, że coś poleci nie, a i jakaś ucieknie. To są perły sztuczne, więc nie obawiać się. Przede wszystkim kryształy Swarowskiego błyszczą się bardzo, a perły dodają takiej wyrazistości. I pamiętajcie też, że na pierwszym planie w stylizacji ślubnej jest suknia ślubna. O, przepraszam, pomyliłam się. Na pierwszym planie jest panna młoda. Panna młoda. Później suknia ślubna i biżuteria ma być tylko dodatkiem, więc należy z tą biżuterią przesadzać. Natomiast często też dziewczyny robią błąd, myśląc, że jak mają bardzo bogatą suknię, no to już biżuterii nie, ponieważ byłoby za dużo. Nieprawda. Jeżeli suknia jest bogata i pamiętajcie, suknię macie właściwie przy szyi, ona się kończy, do dekoltu. Najczęściej jest to gorset, prawda? Jest to najczęściej gorset, ewentualnie jakieś bolerko. To później na twarzy, jeżeli nie macie biżuterii, to jest pusto, więc do tej bogatej stylizacji, do bogatej sukni biżuteria też powinna być, powiedzmy, troszkę, może nie aż bardzo bogata, ale też troszkę większa. Czyli spokojnie, przymierzamy przede wszystkim, przymierzamy i będę to jeszcze raz powtarzać, nie boimy się przymierzać, nie boimy się zaufać profesjonalistom, bo to też jest ważne, bo to tak jest, drogie dziewczyny, że są osoby, które już widziały wiele i potrafią dobrać dla nas czy suknię, czy też biżuterię, czy inne
inne dodatki. Nie kończymy naszej rozmowy, to tylko krótka przerwa muzyczna i zaraz wracamy. Tak, dzisiaj regionalne suknie ślubne, więc nie mogło zabraknąć akcentu regionalnego w piosence i taka właśnie piosenka za nami. A my wracamy do naszej rozmowy. Dorota Wróbel, projektantka, producent sukien ślubnych Fason. Teraz chciałabym zapytać cię o coś, co również myślę może być problemem i to takim problemem, który no, może powodować nawet czasem jakieś problemy ze snem, bo jednak ślub to jest takie święto, taka impreza, że chcemy jednak wyglądać zupełnie inaczej. A co w momencie, kiedy bierzemy ten ślub cywilny? W momencie, kiedy bierzemy ślub cywilny, podchodzą panie do tego w ten sposób, że chcą sukienkę kolorową. Mhm. Pierwsze, co przychodzą do salonu, to pytają się, mam ślub cywilny, macie sukienki wieczorowe. No i wtedy troszkę wybijamy to panom młodym z głowy, te sukienki wieczorowe, ponieważ to jest ślub, więc w tym dniu panna młoda powinna się wyróżniać. A weźcie pod uwagę, jak przyjdą wszyscy goście w sukienkach wieczorowych, a czy goście, panie poubierają się i panna młoda, choćby nie wiem, jaką sukienkę piękną, no to się raczej nie wyróżni. Więc polecamy sukienki jednak mimo wszystko w kolorze białym albo ivory, natomiast niekoniecznie długie. Świetnym rozwiązaniem są suknie krótkie. Mamy całą kolekcję sukienek krótkich, które nadają się do ślubu cywilnego rewelacyjnie. Pamiętajcie, dziewczyny, to jest jednak jedyny dzień w życiu, więc ten kolor wyróżni was na pewno. Natomiast są też przypadki, że to jest jedyny ślub, że nie będzie już tego ślubu kościelnego, więc wtedy dziewczyny wybierają suknie długie, nawet z welonem, tak samo jak do ślubu kościelnego. W tym wypadku nie mają obiekcji. Ale prawda jest też taka, że coraz częściej te śluby cywilne niekoniecznie są w urzędzie zawierane, tylko zdarzają się już zgody i coraz więcej gdzieś wyobraźni działa i te śluby są czy tam w plenerze, czy w jakichś innych miejscach. I tutaj jak najbardziej taka suknia ślubna, prawdziwa, długa suknia ślubna będzie pasowała. Jak najbardziej będzie pasowała, pewnie. Wiesz co, nawet do ślubu, który jest, który ma imprezę w restauracji, też pasuje ta sukienka, ponieważ ślub cywilny, no sama ceremonia w urzędzie stanu, no to jest króciutko, to jest właściwie praktycznie 15 minut. Natomiast będą zdjęcia, będziecie miały zdjęcia, które zostaną przez całe życie. No to jak będziecie na tych zdjęciach wyglądać w sukience, która niczym się nie wyróżnia? I żeby potem nie było, że patrzymy na zdjęcia, a mogłam jednak i dlaczego tego nie zrobiłam, dlaczego no, nie posłuchałam Doroty. Bardzo dziękuję ci za te wszystkie informacje, jakże cenne informacje. Póki co to nasze ostatnie spotkanie, ale wierzę, że jeszcze się pojawisz i te cenne informacje będziesz przekazywała naszym widzkom i słuchaczkom, jeśli mogę tak powiedzieć. Dorota Wróbel, projektantka, producent sukien ślubnych Fason. Bardzo ci dziękuję za wizytę u nas. Dziękuję. A ja, drodzy państwo, zapraszam, bo już teraz czas na pierwszy półfinał muzycznego pojedynku.